Siema widzowie! Ej, Krzymu, bo ty masz takie najbardziej, najbogatsze życie towarzyskie z nas wszystkich. No tak? Oj, tego nie wiem, bo się nie porównywałem z wami. No dobra, ale to wszyscy domyślają. Jaka jest... No, się nie porównywaliśmy, ale każdy, jaka jest prawda, nie? Tylko Bruce porównywał w saunie. Jaka recepta? Ja się na dużego. Jaka recepta na dużego alkohol? To trzeba się urodzić, kolego. Co uważasz o nich partnerze? Ej, fajny nie... program, nie fajny? Zajebisty program, super, super pomysł. Cieszę się bardzo. Ale nie, no skiny fajne. Fajnie dostać skiny, fajnie może też je rozdać. A te reporty to chyba tak se jako ciekawostkę czasem dam na przykład. Ale dobra. Bardziej w formie takiej, żeby się po prostu nie wyżalić, tylko wydać się frustrację, nie? Ten report jest. To nie liczy na to, że goś dostanie bana. Nie, wiesz co, ja dostaję prawie codziennie komunikaty. Właśnie patrz, zaloguję się zaraz na Lola i zobacz, nie dostałem komunikatu, bo ja dostaję... jednak często wpadają. No ale nie, no... Co Gierkę ma reportujesz, co? No, siebie przede wszystkim powinienem. Ale nie, aż tak to nie robię, Remek. Tylko tych skrajnych... Ostatnio oglądałem, to akurat reportowałeś jakiegoś Ziemala. Ale to jakich ja ludzi reportuję. To nie jest tak, że słabsza gra. Ale śmieszne jest to, że ghosting jest całkowicie legalny, bo niestety ostatnio reportowałem właśnie ghostującego typa, który pinguje, wiesz, i ewidentnie to robi i się dowiedziałem, że za to nie ma bana. No to jest... Powinno być banowane. Ale z drugiej strony, jak odróżnić ghosting od takiego, wiesz... No jest czasem obvious rzecz, że chłop to robi. I uwaga, w normalnej gierce za to banują, nie? No w Fortnite i w Docie tak chyba, co się orientuję. Ale jest na przykład... Piękny. Ale teraz moje pytanie polega na tym, że... Czy jeżeli Vanguard wejdzie, czy nie będziemy mieli tak dowodów na to, że gość ghostuje? Nie będziemy mogli tego sprawdzić? No bo Vanguard tak jakby totalnie monitoruje ci komputer cały, nie tylko Lola. No ale co, będą na Chrome monitorować? Przyznają się do tego, że to jądro, że jakby... Ej, wy nie rozumiecie, na całym kompie, ale... Nie, chcemy, że będziesz wiedział, że ma gość odpalonego twojego... W sensie wejdą na przykład... Ty zgłosisz chłopka, powiesz, że ghostuje, nie? Oni wejdą w jego Vanguarda i patrzą tak, okej, okay, pingo 1-1, miał odpalnego tego streama, no, sus. Ty, no ale to aż taką moc ma ten Vanguard, żeby sprawdzać, co ty robisz na Vanguard kompie? Vanguard jest kernelem? Kernelem? Kernel? Kernel. Co to jest? Kernelka spółka, która wydymała podobno akcjonariuszy w Polsce, ale to nieważne. Czyli co, Vanguard to jest taki, a właśnie ja widziałem parę takich komentarzy, że jak będzie Vanguard w LoLu, to ludzie będą kasować LoLa. Że oni nie zgodzą się na takie coś. Pierdolą. Słuchaj, w Riocie mają że ludzie kupują konta, mogą to jakoś ogarnąć, tylko tak naprawdę nie chcą. Ile osób zmienia IP na to, żeby grać na Smurfie? Ogólnie taka sytuacja jest, że streamując dziennie 4 godziny więcej, raczej nie zarobisz na to mieszkanie. Że to ci nie sprawi, że kupisz nagle mieszkanie, tak mi się wydaje, albo znaczy, nie wiem, no, jacht. Już zależy, kto to streamuje. No myślę, że taki Ryba czy Ksajo, czy Franio, to będzie miało duże znaczenie. Akurat nie wydaje mi się. Im większa osoba, tym większe straty. Ale na tym, że nie streamuje? Wydaje mi się, że nie, bo w Polsce... Dobra, Ryba, dziś zamiast 13 godzin zaczynasz streamować dziennie 4 godziny mniej. Jak i procentowo materialnie jesteś w p***e? O, to ciężko zmierzyć tak szczerze, bo... No, mniej więcej. Mniej więcej. Nie jakoś dużo mi się wydaje. Ja myślę, że w skali miesiąca myślę, że jest 20%. Może 15%. Nie wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że szczerze, Wistry ma zostawić suba i tak by go zostawił, tak szczerze mówiąc. A w Polsce nie masz reklam. W Polsce nie masz reklam. W Polsce w streamingu nie masz niczego, co cię tak jakby wiąże z pieniędzmi i dłuższym streamowaniem, a i tak ludzie niektórzy to robią. Bo nie znamy innego życia. Arko je zna. Arko po 5 godzin streamuje. No tak. Ja przyznam się, że przy średniej widzów 3000, przy streamowanych 240 godzinach w tym miesiącu zarobiłem z reklam, uwaga, $900. I to jest ale to dzisiaj? Mówisz w tym miesiącu, tak? I to jest brutto, czyli 919 razy 4 powiedzmy, to jest 3600 podzielić na 240, na ile godzin? 240, no to ja zarabiam 15 zł na godzinę brutto. Ale to nie w truskakach, więcej zarobisz, Ryba. No, reklamy to jest cringe. No. Dawaj streama, i zbieraj truskawy i jeszcze przy okazji se... Kontencik pokręcisz. Przyjdziesz Diku do mnie na streama? No jak zaprosisz, to może przyjdzie. Ej, dobra, jak akurat pytasz, czy dostałeś listę ludzi, których nie możesz zaprosić? Zapytałem się, czy mogę zaprosić ciebie i dostałem odpowiedź negatywną. Ja No mówiłem, to jest firma,
Ale u mnie jak robiliśmy, jak dostaliśmy Words z Nervarianem, to też musiałem dać listę ludzi, którzy mogą przyjść i nie, i oni weryfikowali. No jest no, lista, nie? Kasega ale potem, nie może przyjść. Ale pod koniec to już wywalone miałem. Zapraszałem kogo kto chciał. I nic tam w sumie się nie działo takiego. Mogłeś nie mówić tego. Z naszej perspektywy może to wygląda tak jakby dziwnie i tak dalej, ale w sumie ja tak mogę ich zrozumieć, czemu tak chcą niby. Ja nie. Ja mam to, że mogę mówić co chcę. Zjebana firma ze zjebaną polityką. Pozdrawiam i życzę miłego popołudnia. Elo. Elo. Nara. A czemu wypali rybę z tego, z partnera? Był taki shot, za zachowanie. Że jak mu ktoś zintował gierkę i tam poszedł wiralowo shot, że no generalnie mamy frekowi w skrócie. Ale ten szat jest A to mógł powiedzieć, że on kocha po prostu, a nie, że Ajajaj. No szyfrowanie tutaj leży u ryby. Masz, Krzychu, wysłałem ci, jest bardzo zabawny ten szat. Krzychu i tego szyfrowania. Panie, bo Riot jest spierdolony, k***a! Wyślij tu bardzo z firmą są! Takie są fakty, k***a! Spierdolą firmą, ze z***ą polityką! K***a w p***a z tym Riotem! O k***a, dał czadu! Ja powiem tak. MSI już jest rozdane. Ja jestem ciekawy, jak Riot podejdzie do Worldsu, bo ja jestem w 99% przekonany, że dostanie to Nerva i Delord, nie? Nie, nie jak... moim zdaniem powinien dostać tylko i, Delord, tylko i, Delord powinien dostać. Nie, no nie, to będzie mi głupio, że... Ja powinienem dostać to. Nie, ty akurat jesteś, na blackliście tak samo jak... Ja to likuję, chuj. Ty jesteś tak samo na blackliście jak ja, tylko ty jesteś z jakiegoś powodu partnerem, Krzychu. Czy oni widzą twoje oni widzą te twoje szaty. A ja za co? No, za niewinność akurat. Za niewinność, dobra. Wpisałem ci, Krzychu, na listę potencjalnych gości do Riotu do akceptu. Zobaczymy, czy cię zaakceptują. Ej! Tyle lat, k***a, w tej grze i nawet no, jakąś black... Dobra, jeszcze na blacklistę! Ja ej, Rebeka, dawaj może my bierzemy ten, do MSI, prawa i wjeżdżamy, duo eksperckie. No ja? Nie dadzą, już mnie ryba powiedział, że nie, jestem ja już wiele razy mówiłem, że jakbym kiedykolwiek... Nie jesteś na blacklistie, ty jesteś jakimś skreślonym league partnerem dla nich, więc oni ci tego nie powiedzą i to jest właśnie... Robalem po prostu takim, no czaję. No druga osoba nie akceptuje po prostu rozstania, tak? I zaczyna w taki sposób szantażować często do nich. Przecież no też nie można czegoś takiego bagatelizować. No nie można bagatelizować, ale z drugiej strony, no jak nie chcesz być z tą osobą, a ta osoba cię szantażuje, sytuacja i Elo? Kurde, na myśli tego, dokładnie tego, i powiesz drugiej osobie, że nie przeżyje, jak się ze mną rozstaniesz, no to obarczysz tą osobę też jakimś BOOM! Takim... Czekaj, ładnie, tak jak ja już. Ja muszę słuchać pierdolenia, wtedy lepiej gram. Wszystko. Walcz dalej. Nie trafiłem. Ginę, chyba że RK. Wiecie, że to W nie zadało obrażeń? My bad, sorry. Thank you.
Dobra, ale wiesz, że na midzie oddają za to, że mnie tak gonili, nie? Tego chyba też zabiją. A Brauma, bo zabiłem. No ten kogmow rozpędzony powinien napierdalać. Czemu flash do tyłu, jak masz arkę Heil? Co? Ale go ty wyznaczysz granicę. Ale się objadłem. Nie. Chyba z 2000 kalorii zjadłem. Makaron, pesto i ser. No z 10 plasterków sera, nie? Brakuje mi tylko jedno. A powiedz, bo najczęstszym problemem ogólnie, ja zauważyłem też u siebie, a dużo to zmienia, choćby nie wiem, cerę zauważyłem, że mam dużo lepszą, kiedy tak jem, jest deficyt warzyw. Jesz warzywa? W ogóle nie jem warzyw. W ogóle nie jesz warzyw? Mm-mm. A próbowałeś kiedyś zrobić przymiarkę do jedzenia warzyw? Chociaż tak, nie wiem. Jakieś jedno danie takie bardziej warzywne dziennie. Czasami jak zamawiam schabowego, to z jakimiś warzywami, w sumie sałatką. To nie, no to... No czasem wiem trochę zieleninki, nie? Ale... No nie powiedziałbym, że jestem jadaczem zieleniny. Wiesz, to nie musi być koniecznie zielone, bo wiesz, to jest papryka, to jest cebula, to jest ziemniak. Ja mam, mój ojczym jest okazem zdrowia, wiesz, strażak, ciężka robota, 2 metry wzrostu i tak dalej, a on mówi, że nie będzie jadł warzyw, bo nie jest królikiem. Aha, nie, no spoko. No jakby, no można tak powiedzieć, prawda? Można. No ale to coś, co możesz powiedzieć, że nie jest kaktusem i musi się napić. I wyciąga flachę i napiera. Może. Nie wiem, czy bym się tym kierował. A ty używałeś kiedyś badu, Brusik? Bo ja kiedyś odpaliłem na jeden dzień. Zobacz, jak to wygląda. Nie używałem nigdy. No nie polecam tego. Mi się wydaje, że taki dużo gorszy Tinder to jest, wiesz? Wiesz co, nie wiem. No ja tylko Tindera mam. Ale Tinder też mnie wkurza z tymi reklamami czasem. A, to tak samo Instagram też. O, dużo, wszystko, wszędzie te reklamy. Na Twitterze chyba. Ja tak. Nie lubię w Tinderze to, że tam jesteś trochę jak taki faper na polu minowym. To znaczy? Że widzowie trolują? Co? No, nie wiem, że widzowie... No nie, bo mogą być tak, że widzowie trolują, wiesz, że jest kobitką sobie na Tinderze i cię troluje. Nie, chodzi o to, że faper, że możesz średnio trafić, możesz mieć pecha, to już na takiej zasadzie. No to zawsze możesz średnio trafić, możesz mieć pecha. No to w sensie, opowiedz jakąś taką jedną sytuację może, o. No nie wiem, no laska, co się z nią spotykałem i ukradła mi łańcuszek złoty. No. No dobra. Ale to wiesz co, to niefortunna sytuacja i nie wiem, czy nie da się czasem intencji wyczuć. Mi się wydaje, że czasem się da. Nie była jakaś taka szemrana, koleżanka? Wydawała się normalna. I to jest właśnie... Ma problem z laskami, bo spojrzysz na typa i już wiesz, że trochę jest zakręcony, nie? A laska wydaje się normalna, a nagle odpierdala. No nie wiem, wiesz co, czasem poznałem bardzo dziwne dziewczyny. Nie wiem, czy bym uznał, że dziwniejsze niż chłopów, nie wiem. Ale to wiesz co, jest jeden przykład, który faktycznie był niefortunny, ja się z tym tutaj zgadzam. Źle trafiłeś, co nie znaczy, że w prawdziwym życiu też byś tak nie trafił, prawda? Jakbyś poznał jakąś dziewczynę na przykład gdzieś. Nie, no tak, wiadomo. Więc to akurat unlucky, ale no ogólnie to jaka jeszcze sytuacja na przykład może być? Laska ukrywa, że miała kodeinę i była w psychiatryku i miała bipolar. A ukrywała to? Tak. A to na przykład zapytałeś ją, czy ma jakieś problemy psychiczne i powiedziała, że nie? Nie pytałem. Wydawała się też normalna. No właśnie, wiesz, nie pytałeś, to nie mówiła, no. Co ci będzie mówić? To była ta właśnie taka laska, co ją poznałem. Spotkaliśmy się raz, staliśmy tydzień, a ona wyjechała do mnie z tekstem, że żona jest bogata i że lecimy do Zanzibaru, żona płaci. Zanzibaru? Ekipę się chyba naoglądała. Nie wiem, no to było przed ekipą chyba. To znaczy jeszcze oni nie byli popularni. No. To dziwne, ale to jest bardzo dziwne, wiesz? Bo to jakby cię chciała kurwa na organy sprzedać. No tak. Właśnie, że poznajesz lawka, no mówi dawaj, lecimy gdzieś na Zanzibar, ja płacę. No zgodziłbyś się? Nie ma chuja. Wiesz, zastanawiałbym się, czemu akurat mnie wybiera, tak bym się zastanowił. Czemu akurat ja w sumie? Ja jeszcze jakoś super nie znamy. Ale też raz dobrze z lawką trafiłem, nie? Tylko ja jestem. Ale wiesz co, ważne jest, co się wyciąga z tych relacji, nie? Czyli jak było spoko, coś się nauczyłeś, to im zajebie. No tak. No co, Tinder overall uważam tak nie jest najgorszą opcją w przypadku ludzi, którzy jakoś specjalnie dużo z domu nie wychodzą, nie? Używałeś kiedyś F-Korta, czy tam tego Roxy, czy jak to tam, tych ciekawości? Nie no, tak szczerze, o Roxy to ja tam byłem może z 2 razy na tej stronie, jak kiedyś chciałem otwierać swój biznes związany z tą działalnością. Czekaj, co? Jak? A to dawna historia, no ale nie, ogólnie sam nie korzystałem nigdy z usług. Miałeś być Alfonsem? No była taka historia, no. Ale przed streamingiem? Na początkach streamingu bardziej. Jako, że streamowałem jakiś czas, tak mi nie wiem, bo zanim zacząłem zarabiać, trochę minęło ze streamingu, nie? Więc tak miałem z tyłu głowy, dobra, może mi to nie wyjść, no to szukam alternatyw, no i taka też się napatoczyła. Nie jestem jakoś z tego dumny, żeby nie było. I dobrze, że tego nie zrobiłem, ale no,
Tak, wtedy wracając do tematu, wszedłem do tą Roxę i sprawdzałem na przykład, jakie są ceny i ile mniej więcej możemy z tego zarobić w ciągu miesiąca, gdybyśmy mieli taki biznesik. No nie no, myślałeś wtedy jak biznesmen, nie ma w tym nic złego. Nie ma. A tak sam nie korzystałem, no po co miałbym korzystać? Znaczy ja rozumiem ludzi, którzy korzystają, spoko, ale to na przykład nie do końca mój vibe. No wiesz, bierzesz laskę na 10 randek, wydajesz tysiaka, później z tego, a tutaj płacisz 3 razy mniej. Ja nigdy nie wydaję na randkach, Brusik, pierwszy podstawowy błąd. Nigdy nie stawiasz randki. Nie no, ja nie... Ja też już nie stawiam, nie? Czyli jak idziesz z laską, to ona za siebie płaci. Tak. Prawidłowo. Ale wiesz co? Ja powiem ci tak szczerze, bardzo rzadko mam sytuację, w której ona nie chce sama za siebie zapłacić. W sensie w ogóle chyba nigdy takiej sytuacji nie... Nie, raz miałem, dobra, ale no ogólnie to dziewczyny same mi to proponują. Dobra, ja zapłacę za siebie, ja mówię, spoko. A jak nie zaproponuję, to płacisz? Nie. Okay. Ale mówią, no dobra, wiesz, bo ja idę zamówić, no mówię, a to sobie kupi sama, jakby osoba. Dobra. Nie wiem, no przynajmniej niektóre nawet, wydaje mi się, osoby lubią po prostu za siebie zapłacić, nie? Dla niektórych to może być jakaś ujma, że o, wiesz, idzie z chłopem i go, no nie wiem, naciąga na jakieś jedzenie, że to takie dziwne. No to jest dziwne, imo. No jest, w sumie. Chciałem tylko schudnąć, nie? Po prostu. I już jakoś mi się nie chce chodzić. Schudłem 6 kilo. Elo! Dobra gierka! Do jutra, widzowie!